Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Proszę i na wieki wieków. Amen.
Wezmą obraz na ramiona, usłyszymy fanfary jasnogórskie, a następnie będziemy witali Matkę Najświętszą śpiewem o Maryjo. Bardzo proszę, a kiedy ale swoim zatroskaniu o byt rodziny wspierali się łaską Bożą, świadczyli o Twoim Synu, a dzieci swoje do Niego prowadzili. Matko Najświętsza, Matko Najświętsza,
zatrzymać. Thank you.
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w dół do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona oczy i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc powierzchowna. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos swego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się w radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Na fundamencie wiary,
nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości i w przezwyciężaniu wszelkiego zła domu, aby pomagała każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, Odkupiciela człowieka i do prawdziwej jedności wierzy. Na ten codzienny trud duchowej odnowy podczas peregrynacji serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa Jan Paweł II, papież. Zobacz całą naszą parafię. Zobacz każdego z nas i nasze potrzeby. Zobacz też i to, co jest w nas dobre. Niech to będzie nasz dar dla Ciebie i dla Twojego Syna, którego nam przynosisz i chcesz zostawić, aby wśród nas królował. Amen. Niech się tak stanie. Proszę, Matko Święta, witaj dzieci, młodzież i przedstawiciele teraz. Witamy Cię,
oczu i smutkiem w Twojej twarzy. Dzisiaj, kiedy przychodzisz do naszej parafii, pochyl się nad każdym młodym sercem, abyśmy nie byli rano łzą i smutkiem za Ciebie. Prosimy Cię, pomóż nam odnaleźć granicę pomiędzy złem a dobrem. Przychodząc do Elżbiety w jej dom, wniosłaś swojego syna. Największy skarb, jaki przynosisz każdemu człowiekowi i całej ludzkości. Dlatego pragniemy otworzyć drzwi naszych domów i naszych serc, abyś ten skarb wniosła do naszych rodzin i żebyśmy mogli wszystko czynić z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Wszechmogący, wieczny Boże,
wyrywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą im, będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym Ty, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą wszystkie dzieci swoje, rozproszone po całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
przeczytania z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajemne, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z spełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was, nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Bożego? W tę piękną niedzielę
pomóc człowiekowi godnie tą drogą iść. Dlatego, że na tej drodze człowiek może natrafić na najróżnorodniejsze przeszkody. Na ludzkości. Na tej drodze przez życie grozi człowiekowi coś bardzo tragicznego wręcz, że może zgubić cel. Może w ogóle pomylić drogi. Ma bowiem człowiek taką możliwość, która już zewnętrzniła się w samym raju, że może zwrócić się przeciwko Bogu, że może zwrócić się przeciwko temu, który powołał go do życia. Może zwrócić się przeciwko temu, który ukazał mu kierunek. Właśnie chwałę zmartwychwstałego Chrystusa i w niej, i możliwość w niej uczestniczenia. Człowiek może na tej drodze zgubić, odwrócić się przeciwko Bogu. Nie ma tragiczniejszej powodu, jak właśnie zgubienie drogi, właściwej drogi, jak zgubienie Boga na tej drodze. Nie ma tragiczniejszej pomyłki, dlatego że człowiek bez Boga żyć nie potrafi. Nie ma człowieka, który by nie wierzył. Mówię to z całą świadomością. Nie ma człowieka, który by nie wierzył. Człowiek nie potrafi nie wierzyć. Bowiem człowiek nie potrafi, żyjąc, pyta się o sens swojego życia. Człowiek, aby być człowiekiem, nie potrafi nie pyta się, jaka jest wartość jego życia. Człowiek, aby żyć jak człowiek, nie potrafi żyć jak człowiek, aby nie pyta się, po co właściwie żyje, co chciałby w życiu osiągnąć, dokąd zmierza, czego ma się po życiu spodziewać, od życia oczekiwać. Człowiek, aby być człowiekiem, nie może nie pytać się. W imię jakiej nadziei, w imię jakiej wartości, w imię czego postępuje tak, albo inaczej. Człowiek jednym słowem nie potrafi być sam żyć. Jest coś wokół człowieka. Coś, co dociera do niego poprzez jego własne sumienie. Coś, co stawia człowieka ciągle wobec jakichś wyborów. Między dobrem a złem. Coś, co stawia człowieka wobec konieczności określenia, co jest dobre, a co jest złe. A właściwie nie tyle określenia, co odczytania. Otóż właśnie to, imię czego człowiek postępuje. W imię czego człowiek podejmuje takie czy inne przedsięwzięcia, takie czy inne wybory, takie czy inne zachowania. Otóż właśnie to, w imię czego człowiek podejmuje nawet walkę z samym Bogiem, w imię czego buduje owoce koncentracyjne. Otóż właśnie to w jego życiu pełni funkcję Boga. I bez tego człowiek nie potrafi. Bez tego człowiek nie potrafi. Bowiem to, co wybiera, zawsze wybiera właśnie imię dobra. Otóż właśnie od zarania ludzkości towarzyszy człowiekowi możliwość pomyłki, że odrzuci prawdziwego Boga, a w to miejsce stworzy sobie własnego Boga. To w tym sensie czytelników swoich listów przeszczepał święty Paweł, kiedy mówił, a bowiem ich jest brzuch. W tym sensie, bo nie ma człowieka niewierzącego.
imię czego żyję, w imię jakiej nadziei żyję, w imię jakiej nadziei podejmuję trud życia, w imię jakiej nadziei stara się być dobry, uczciwy, szlachetny, sprawiedliwy, prawdorówny, nawet wówczas, kiedy to bardzo dużo rozczuje. Inaczej, moi drodzy, nie wytłumaczymy życia świętych. Inaczej, moi drodzy, nie wytłumaczymy życia tych, którzy zwłaszcza w obronie prawdy, w obronie określonej wartości, w obronie życia drugiego człowieka, potrafili ofiarować świadomie i dobrowolnie swoje życie. Inaczej nie wytłumaczymy życia tych, którzy w imię obłędnej ideologii budowali obozy koncentracyjne i potrafili z zimną krwią wykonywać codziennie po kilkaset wyroków śmierci. To się zawsze dokonywało w imię jakiejś wartości, w imię jakiegoś Boga. Dzisiaj Sadu wysyła przed sobą do nas Najświętszą Maryję Pan, aby o tym wszystkim nam dzisiaj powiedziała. Dlatego, że wydaje się, iż stoimy znowuż po raz któryś tam z kolei rzędu na jakimś chyba ostrym zakręcie historii. Co dzisiaj odczytujemy, właśnie jako niepewność jutra, jako szczególne jakieś zawirowanie, gdzie człowiek traci jasność sądu, jasność myśli, atakowany jest przez najróżnorodniejsze wypowiedzi, opinie, bardzo często sprzeczne ze sobą. Ale sądzę, że one wszystkie biorą się z jednego, że człowiek odrzucił prawdziwego Boga. A w jego miejsce sam siebie kreuje na Boga. Czy właśnie dzisiaj nie jesteśmy świadkami, jak wielu ludzi próbuje się wypowiadać tak, jakby byli Bogami. Próbuje działać tak, jakby byli Bogami. Czyż dzisiaj człowiek nie rości sobie właśnie praw samego Boga, rozstrzygania o tym, co jest prawdą, a co prawdą nie jest? Czy dzisiaj człowiek nie rości sobie praw samego Boga, rozstrzygając o tym, co miałoby być prawdą, a co miałoby być, co nie miałoby być prawdą? Co miałoby być sprawiedliwością, a co nie miało być? Czy człowiek dzisiaj nie rości sobie praw samego Boga, targając się na życie drugiego człowieka? Czy dzisiaj człowiek nie rości sobie praw samego Boga, chcąc w sposób dobrowolny, samowolny decydować o tym, kto miałby żyć, kto miałby mieć prawo do życia, a kto miałby być tego prawa pozbawiony? Czy dzisiaj właśnie w imię tego Boga, któremu na imię człowiek, nie głosi się niezrozumiałych w rzeczywistości haseł wolności, która w rzeczywistości jest samowolą, pluralizmu, który w rzeczywistości ma dopuścić nawet i zło, tolerancji, która ma tolerować zło, demokracji, która chce rozstrzygać kartką na zasadzie tylko i wyłącznie większości, kto ma mieć prawo do życia, a kto nie? Moi drodzy, to są właśnie hasła, które nikt nie interpretuje, nie tłumaczy i dlatego człowieka zwodzą. A w rzeczywistości właśnie stoi za nimi pokusa kreowania się człowieka na Boga. Nie ma wolności bez prawa. Nie ma absolutnej tolerancji, bo człowiekowi nie wolno tolerować zła.
demokracji, czy tylko i wyłącznie kartka miała go rozstrzygać. Bo jeżeli tylko i wyłącznie większość by miała decydować, to już nie potrafimy rozróżnić, gdzie jest państwo prawa, gdzie stowarzyszenie przestępców. Bo i tu może większość odgłosować. Tak jak już nieraz to się w historii zdarzało, że odgłosowali, że trzeba niszczyć książki, że trzeba niszczyć życie człowieka. Ale nie na tym jeszcze polega cały dramat dzisiejszej pokusy kreowania się człowieka na Boga. Ta pokusa jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Bo moi drodzy, w momencie, kiedy człowiek kreuje siebie na Boga, to już nie stawia sobie żadnych wymagań. To już nie kreśli przed sobą żadnych wartości, żadnych ideałów. Zwłaszcza tych, które by go mobilizowały do wysiłku pracy nad sobą. Które coś by mu zabraniały, coś by mu nakazywały, nakładałyby na niego jakąś powinność, że powinieneś być dobry, że powinieneś być szlachetny, że powinieneś być uczciwy, że jeżeli chcesz być prawdziwie człowiekiem, to możesz stać się nim jedynie przez miłość, przez samo poświęcenie, samo ofiarowanie się i to bezinteresowne czynienie dobra. Człowiek, który sam siebie kreuje na Boga, to wszystko prędzej czy później musi odnieść. Bo on, Bóg, będzie sobie stawiał wymagania. On, Bóg, będzie siebie ograniczał. I do czego to się sprowadza? Sprowadza się to jedynie do tego, że człowiek zadośćuczyni swojej próżności. Zamiast przezwyciężać słabość, rozwija ją. Zamiast przezwyciężać egoizm, utwierdza go. Zamiast przezwyciężać egocentryzm, utwierdza go. I co z niego wyrasta? Wyrasta egoista. A egoista nie jest zdolny do życia, do poświęceń, do umartwień. Jeśli dzisiaj dziwimy się, jak to się dzisiaj dzieje, że na przykład tyle małżeństw rozlatuje się, to może właśnie dlatego, że się spotkali egoiści, dwóch egoistów, którzy nie są zdolni do poświęceń, do ofiary, do zrozumienia siebie nawzajem, którzy jedynie żyją po to, żeby wykorzystywać drugiego człowieka. Przecież dzisiejsze wychowanie w szkole, tak zwane wychowanie seksualne, nie zmierza do tego, żeby nauczyć człowieka, jak się wykorzystuje drugiego człowieka. Bo przecież do tego to się sprowadza. Jak wykorzystać drugiego człowieka? On, Bóg, będzie siebie ograniczał. Drodzy, myśmy tu nie przyszli po to, żeby filozofować, żeby powtarzać całą tę gadaninę, którą jesteśmy atakowani, zarzucani. Chociaż nie wolno nam się jakby wyłączać z tej właśnie wewnętrznej refleksji nad tym, kim jest człowiek, kim powinien być człowiek, kim ja jestem, kim ja powinienem być. Człowiek nie powinien wyłączać całej tej refleksji nad otaczającą go rzeczywistością, aby w rzeczywistości do końca nazwać po imieniu, co się wokół niego dzieje. W jaki sposób pod szlachetnymi nazwami, hasłami próbuje się do rzeczywistości oszukać i zniewolić. Ale myśmy nie po to tu przyszli. Myśmy przyszli tutaj po to, bo tutaj jest ktoś, z kim rzeczywiście nie tylko warto się spotkać, ale komu
rzeczywiście warto zaufać i powierzyć całe swoje życie. Z kim warto związać sens swojego życia. Imię kogo warto podejmować wysiłek, trud, znój. Imię kogo nawet warto umierać. Bo jedynie wówczas życie człowieka ma sens. Kiedy właśnie bierze się z niego, który swoją ręką na krzyżu, ale jednocześnie który swoim zmartwychwstaniem pokazał, że ostatnie słowo należy nie do śmierci, ale do życia. Że ostatnie słowo należy nie do niesprawiedliwości, ale do sprawiedliwości. Że ostatnie słowo należy nie do mordercy, ale do niewinnej jego ofiary. I gdy nawet nam się dzisiaj wydaje, że on jeszcze wisi na krzyżu, że jest czas przyderstwa, zła, że jest czas przyderstwa tego świata, który może nawet wydawać się, że kpi sobie z prawdy, ze sprawiedliwości, to jednak to nigdy nie będzie trwało wiecznie. Przyjdzie taki czas, kiedy on zmartwychwstanie. To znaczy, kiedy przyjdzie po raz drugi i upomni się o swoje. I upomni się o swoje. Żyje w nas wiara. Na nowo ożyje w nas miłość do Boga i do drugiego człowieka. Na nowo ożyje w nas nadzieja na życie wieczne. Niech Najświętsza Maria Panna, która nawiedza nas dzisiaj, pomoże nam w tym wszystkim. Niech te kilkanaście godzin, które są przed nami, naszego spotkania z nią sam na sam, będą czasem odnawiania tej właśnie pierwszej miłości, tego naszego pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem, w którym byliśmy gotowi wszystko oddać, poświęcić i ofiarować. Niech Najświętsza, Najświętsza Maria Panna pomoże nam na nowo odzyskać Boga, na nowo odzyskać nam Jezusa Chrystusa. Niech na nowo pozwoli nam i pomoże nam odzyskać wiarę w Kościół, która chce nas prowadzić do Boga. Niech Najświętsza Maryja Panna pozwoli nam na nowo odzyskać wiarę w człowieka, który zraniony grzechem, ale chce czynić dobro. Pomóżmy sobie i pomóżmy drugiemu człowiekowi czynić dobro, wyzwalać się właśnie z tego zranienia grzechu. Niech taki właśnie będzie czas tego nawiedzenia, niech taki będzie właśnie czas naszego spotkania. Najświętszą Maryją Panną i Syn, kogo przynosi. Bo ona zawsze przynosi Syna. Bo ona zawsze na swoim ramieniu niesie Syna. Amen. Po pierwsze składaliśmy to nasze wyznanie wiary. Może zapewne nie pamiętamy już, kiedy to było. To było to w czasie naszego chrztu. Wówczas za nas to wyznanie wiary składali nasi rodzice, rodzice chrzestni. Dzisiaj słusznie i osobiście. Drodzy bracia i siostry, przez błogosławioną rękę śmierci i paletny zmartwychwstanie Chrystusa zostaliśmy wreszcie poprzedani wraz z Chrystusem, abyśmy z Nim prowadzili nowe życie. Dlatego wobec nawiedzającej naszą partię Matki Bożej odmówmy nasze przyrzeczenia świerne, w których niegdyś odrzekaliśmy się swego ducha i jego spraw, a przyrzekaliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. Czy odrzekacie się swego ducha? Odrzekamy się. Czy odrzekacie się wszystkich spraw jego? Odrzekamy się. Czy odrzekacie się wszelkiej pychy jego? Odrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i siedzi po prawicy Ojca? Wierzymy.
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne? Wierzymy. Czy przyrzekacie zachować większą wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom? Przyrzekamy. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas szczerze swoją łaską w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, na życie wieczne. Amen. Witając Matkę Chrystusa i naszą, w jej cudownym obrazie jaskolubskim, za stanowiskiem, jej stanowiskiem zanieśmy do Boga nasze prośby. To jest bowiem kielich krew.
Przez Chrystusa, w Chrystusie i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przekażeś i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Bądź jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i obdarz nasze pasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przejścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Thank you.
Panią, chcemy pogardzić wszystkich ludzi o innych tradycjach wiary i kultury, którzy żyją pośród nas lub w naszym sąsiedztwie. Jesteśmy słabi i grzeszni, a na naszym ciele nie zatarły się jeszcze blizny zaborów, okupacji, powstań i prześladowań ze strony bezbożnych ideologii. Jednak pragniemy wzmocnić to, co dobre i solidarne i na Twoim ołtarzu jasnogórskim, Maryjo, w okresie historycznego zwrotu w dziejach Polski złożyć nasze zamierzenie. Przez nasze zamierzenie pragniemy, Maryjo, w Twoich dłoniach zabezpieczyć służbę i posłannictwo naszego Kościoła wobec Ojczyzny i całej rodziny ludzkiej. W trudnym dziś budujemy lepsze jutro. Przez lata drugiej wielkiej nowenny, przez rozważanie łaski słowa i sakramentów, przez synod plenarny, który pozwala świeckim włączyć się w nową ewangelizację, przygotowujemy się do jubileuszu Zbawiciela w roku 2000. Wyrażamy naszą radosną wdzięczność. Dziękujemy za ludzi, którzy z wytrwałą ufnością walczyli o wolność. Wśród tych ludzi są słudzy Boży, uczący nas, tak jak kardynał prymas Stefan Wyszyński, pełnego oddania się Tobie, Maryjo, oraz liczni błogosławieni święci, nasi rodacy, ukazujący, jak żyć życiem Chrystusa w trudnych okolicznościach. Dziękujemy Ci, Matko Chrystusa, za każdą kroplę oszczędzonej krwi, za ludzi odważnych i prawych, za ludzi cichych, rozmodlonych i ofiarnych, dzięki którym powstało wiele dobrych dzieł, by zwoliła się pomoc bliźnim. Dużo otrzymaliśmy w ciężkich chwilach, dużo mamy do dania biednym braci. Dziękujemy Ci, Maryjo, za cztery przepiące pielgrzymki do Polski, następcy świętego Piotra, naszego brata Jana Pawła II. Dziękujemy za kapłanów wiernych, wytrwałych w posłudze Ewangelii. Dzięki nim w polskim krajobrazie wyrosło wiele świątyń i kaplic, gdzie Chrystus jest obecny wśród ludu. Dziękujemy za duchownych dziewczęta, którzy weszli na drogę służby kapłańskiej i zakonnej i głoszą Królestwo Boże także poza naszym krajem. Dziękujemy za nowe metropolie i diecezje, dzięki którym sprawnie służymy Eucharystii, rozwijamy posługę słowa i dobroczynności. Dziękujemy za wszystkich świeckich włączonych i włączających się w życie Kościoła, szczególnie przez synod, ruchy i organizacje. Dzięki wspólnotom, które skupiają wspaniałą młodzież, dzięki doświadczeniom pielgrzymek Kościoła jest miejscem, pielgrzymek Kościół jest miejscem pokoju i radości. Szczególnie jednak dziękujemy za Twoją krzepiącą obecność w jasnogórskiej stolicy, w licznych sanktuariach i w obrazie nawiedzenia, niechrudzenie goszczącym w parafii. Maryjo, zanim wypowiemy nasze zamierzenie, które będzie prośbą i błaganiem, wyrażamy Ci nasz dziecięcy hołd i uwielbienie za to, że sam Bóg Tobie pierwszy zawierzył, oddając Ci Syna. Syn Jezus Chrystus zawierzył Tobie na krzyżu Kościół Święty i nas. Dlatego za Jan Pawła II śmielej mówimy: Matko naszego Boże, niech w łączności z Parafią, wspierane prawem państwowym, kierują miłość i przebaczenie. Troskliwa Matko z Nazaretu, zawierzamy Ci nasze dzieci i młodzież,
Matko i Królowo Polski, wolno Ojczyzny, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Jodząca Jezusa do świętej Elżbie, zatroskany o chrześcijańską tożsamość Polski, Maryjo, Tobie zawierzamy. Przewodniczko na drogach wolności, Prezydenta Rzeczypospolitej, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Dobrej Rady, Sejm i Senat Rzeczypospolitej, Maryjo, Tobie zawierzamy. Warowo Bezpieczna, Rząd Rzeczypospolitej i Polityków, Maryjo, Tobie zawierzamy. Hetmanko Obrońców Ojczyzny, Wojsko Polskie i Stróż Władzy Społecznego, Maryjo, Tobie zawierzamy. Niewiasto Słuchająca Boga, ludzi kultury i środków społecznego przekazu, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Rodząca Bezdrębie, każde poczęte życie ludzkie, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Rodziny Nazarenki, rodziny nasze, wspólnoty życia i miłości, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko szukająca schronienia w Egipcie, Polaków żyjących na wszystkich kontynentach, Maryjo, Tobie zawierzamy. Małżonko Józefa Robotnika, pracujących, bezrobotnych i ubogich, Maryjo, Tobie zawierzamy. Nauczycielko z Nazaretu, odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko szukająca zrobionego syna, młodzież naszą i dzieci, Maryjo, Tobie zawierzamy. Troskliwa gospodyni z Jasnogórskiej Kamy, wszystkie trudne sprawy polskiej codzienności, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko wędrująca z apostołami wśród łanów galilejskich, płody polskiej ziemi i wszystkich rolników, Maryjo, Tobie zawierzamy. Mężna niewiasto z Kalwarii, służbę zdrowia chorych i cierpiących, Maryjo, Tobie zawierzamy. Matko Kościoła modlącego się wieczornik, Kościół nowego tysiąclecia, Maryjo, Tobie zawierzamy. Maryjo, Matko i Królowo Polski, zawierzając Tobie wolną ojczyznę, całe dziedzictwo chrześcijańskiej przyszłości, w Twojej głowie składamy w nasze serca myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Oddawaj od nas zwątpienie. Broń nas przed złem. Umacniaj w nas nadzieję. Matko, prowadź nas do Chrystusa, byśmy w Nim i przez Niego doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen. Zanim poczynamy błogosławieństwo i studię, usłyszymy jeszcze ogłoszenie pasterskie. Chciałbym przypomnieć. Osławione. Pana, który jest Bożym w niebo i ziemię, niech Was słucha.
kochajcie Naomi i bądźcie mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa u wrót moich codziennie i pilnuje u podwoi drzwi moich. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma zbawienie od Pana. Thank you.
dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec, przestrzegam tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał...